Ponad 5000 osób pojawiło się w niedzielę 4 lipca na rynku w Radomyślu Wielkim na Podkarpackim Dniu Wędliniarza. Impreza promowała tradycyjne wyroby wędliniarskie. Wędliniarze, którzy prezentowali się tego dnia mieszkańcom regionu, mogli pochwalić się świetnymi produktami. Każdy uczestnik imprezy mógł ich spróbować. Produkty takie typowo wiejskie. Kiełbasa, salceson, boczek, pasztet, kiszka, kaszanka. A receptura to jest stara dziadków, tak jak na święta się robiło zawsze. Zakład rodzinny, jest nas czterech wspólników, braci. Prowadzimy interes już od 91 roku, więc to już jest jakaś tradycja. Jak mamy coś promować polskiego, regionalnego, naszego, czyli nieładne opakowanie, nie interesuje nas co w środku, najważniejsza jest jakość, a wyprodukowana przez polskiego producenta, który zatrudnia naszego robotnika, daje zatrudnienie, a jeszcze jak bierze towar od naszego rolnika, no to coś więcej trzeba, a jeszcze jak włączymy to receptury nasze, regionalne, czy nawet te lokalne, no to przecież to jest najwspanialsze. I więc cudze chwalić się, swego nie znacie, więc znajmy swoje, wspierajmy naszych polskich producentów, rolników i robotników. Przyznam się, że smakowo, te kubki smakowe zostały trochę zdezorientowane już, bo po 12 stoisku i po smakowaniu różnych wyrobów to no, można było już mieć trochę zamieszania. Jak wiadomo, posiedzenie odbyło się w dniu dzisiejszym na konkursie wędliniarskim pod nazwą Przysmak Ziemi Mieleckiej. Przeprowadzone przez regionalne, podczas regionalnego dnia wędliniarza na Domyślu Wielkim dnia 4 lipca 2010 roku. Za przysmaki Podkarpacia komisja uznała kiełbasę pradziada, zakład mięsny Jasiołka z Dukli, polędwicę wadowicką, zakład mięsny Dobrowolscy z Wadowic Górnych, kiełbasiankę z Górna, zakład mięsny Smak Górno z Górna, pasztet markowski, zakład masarski Niempol z Markowej oraz pasztet pieczony, zakład przetwórstwa Czesława Stopy z Dulczy Wielkiej. A gdyby tego było mało, dużą atrakcją okazał się też występ braci Polak oraz pochodzącego z Mielca Tomka Korpantego z zespołem. Jeśli tylko znajdę je, gdy odnajdę życia sens, wszystko wtedy może zdarzyć się.